Wiadomości z Małopolski. Projekt ABC Empatii dotarł do szkoły podstawowej nr 8 w Tarnowie. Dzięki niemu dzieci mają lepiej rozumieć, czym są różne rodzaje niepełnosprawności oraz jak likwidować bariery i stereotypy związane z niepełnosprawnościami. W ramach projektu ABC Empatii zorganizowano dla uczniów specjalną lekcję pokazową, w której wzięła udział członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech. Bardzo się cieszę, że ABC Empatii, projekt pilotażowy, jest realizowany na terenie Województwa Małopolskiego. Dzisiaj taka lekcja pokazowa odbyła się po raz pierwszy w małopolskiej szkole. Do tej pory już ponad 3000 szkół uczestniczy w tym projekcie na terenie całego kraju i bardzo mi zależy na tym, aby ten projekt mógł być realizowany również w województwie małopolskim. Myślę, że ten temat, który dzisiaj poruszaliśmy, to jest kwestia niepełnosprawności ucznia w danej szkole. To jest temat bardzo ważny i potrzebny. Często dzieci, uczniowie nie wiedzą, jak zachować się w stosunku do osoby, która ma te specjalne potrzeby. Chcemy, żeby ten projekt był bardzo skoordynowany, żeby docelowo przyniósł efekt. Nie wystarczą same materiały, bo nauczyciel często nie wie, jak na tych materiałach pracować. Chcielibyśmy, żeby najpierw nauczyciele zostali przeszkoleni, i ci, którzy będą zainteresowani i te szkoły, które zaaplikują do naszego projektu, przejdą takie specjalne szkolenie, otrzymają takie materiały edukacyjne, tak aby później docelowo można było w tych szkołach ten projekt realizować. Celem tej lekcji jest przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na inność, na to, że wokół nas są osoby, które inaczej się zachowują, czasami inaczej wyglądają, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy chcemy być kochani, lubiani, chcemy mieć przyjaciół, chcemy być szanowani i ta lekcja ma tego właśnie uczyć. Bardzo mi się podobało, że mogliśmy podotykać aparatu słuchowego, takiego budzika specjalnego. Nauczyliśmy się o aparatach. Aparaty słuchowe pomagają niedosłyszących i właśnie ta osoba niedosłysząca, żeby z nią porozmawiać, to musimy wejść jakby na blisko. Nauczyłam się bardzo sporo. Na przykład nauczyłam się, akurat to wszystkich słów się nauczyłam, bo ani jednego nie znałam. Chciałabym, żeby te lekcje były najczęściej, jak się tylko da. Dzieciaki podczas lekcji zapytały, czy takie lekcje jeszcze będą się odbywać, więc myślę, że to jest bardzo dobry znak, że tego typu zajęcia są naprawdę bardzo potrzebne. I cieszę się, że nawiązaliśmy tę współpracę z Fundacją Czepczyńskich, która przygotowała cały projekt ABC Empatii. I teraz będziemy pracować nad tym, aby w przyszłości właśnie móc ten projekt realizować na terenie województwa małopolskiego.